naszą diecezję bielsko-żywiecką z archidiecezją lwowską, bo ten święty przyszedł na świat właśnie na terenie naszej diecezji, niedaleko Bielska Białej, w małym miasteczku Wilamowice. W przypadku świętego Józefa Wilczewskiego sprawdza się to, co święty Paweł mówi, że Bóg wybiera to, co nie liczy się w oczach świata. To, co głupie, to, co małe w oczach świata. Święty Józef Wilczewski urodził się w drewnianej chatce, której dzisiaj już nie ma, nie mogła przetrwać, bo była licha. Jest tylko fotografia tego domku. Urodził się w bardzo zacnej, ale bardzo biednej rodzinie. Do tego stopnia, że pozostało wspomnienie, że nie mieli nawet lampy naftowej i porcja nafty była tak mała, że wieczorem już jej brakowało. Musieli ją dzielić na małe porcje. A chcąc się uczyć, a był bardzo zdolnym uczniem, musiał łapać światło gdziekolwiek było. Więc szedł z tym podręcznikiem czy z książką pod jakąś lampę uliczną, żeby łapać trochę światła, żeby móc się uczyć. Najpierw chodził do szkoły podstawowej, takiej trzyklasowej w Wilamowicach, potem w Kętach, a liceum kończył to samo, które później ukończył święty Jan Paweł II w Wadowicach. Był bardzo zdolny, został najpierw profesorem, rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i napisał pracę doktorską, która do dziś nie straciła aktualności. Pewnie nie jeden z nas ma tą pracę w swojej biblioteczce, ponieważ została pięknie wydana w postaci reprintu razem z listami pasterskimi. Te listy pasterskie warto mieć. U nas każda parafia została w nie zaopatrzona przed laty. To są takie tomy w trzech kolorach. Taki jest beżowy, wpadający pomarańcz, zielony i wiśniowy. I ta praca również w tej serii jest wydana. Praca się czyta zapartym tchem, ponieważ no, tej wiedzy nie mamy, jak starożytne wykopaliska archeologiczne wiele mówią o Eucharystii pierwszych chrześcijan. Tam jest na przykład historia, którą znamy z dzieciństwa jako ministranci. Poznawaliśmy na przykład postać świętego Tarsycjusza. Właśnie arcybiskup do niego nawiązuje, jest to postać historyczna, przedstawia tam zabytki z tamtego okresu. Święty arcybiskup był bardzo skromnym kapłanem. W naszej diecezji, w jego terce personalnej, zachowała się taka notatka bardzo ciekawa, gdzie on jako wikariusz w Kętach, bo był wikarem też na terenie naszej diecezji właśnie w Kętach, tam gdzie urodził się święty Jan Kanty, pisze podanie do kurii, żeby zwolnić go z dorocznego elaboratu, ponieważ podejmuje dalsze studia. Święty Józef Wilczewski chciał być naukowcem. Nigdy nie planował tego, że zostanie biskupem i tego nie chciał. Pisze w liście do kapłanów, to jest też bardzo przejmujące świadectwo, które mówi o tym, jak był szczery w relacjach z braćmi w kapłaństwie. Mówi tak. Nigdy godności tej nie pragnąłem, żadnego też nie zrobiłem kroku, ażeby sobie jej otrzymanie ułatwić. Owszem, uczyniłem wszystko, co mi sumienie nakazało, aby się od niej uchylić. Czyli tak jak święci, święty Marcin Stur, który uciekał przed tym, żeby go powołać na biskupa, jak ojcowie Kościoła, którzy mówią właśnie, że do końca się uchylali przed tą godnością, tak święty Józef Wilczewski. Jest właśnie w poczcie tych świętych, którzy jakby uchylali się przed przyjęciem godności kościelnej. Żywiłem zawsze w sercu to głębokie przeświadczenie, że w warunkach skromniejszych i na niższym szczeblu posług kapłańskich można o wiele szczęśliwiej żyć i spokojniej umierać. Nie wiem, czy księża biskupi to przyznają, ale pewnie tak, że można spokojniej żyć na tych niższych szczeblach kapłaństwa. Ale arcybiskup mówi dalej. Ale jeśli mam duszę przed wami otworzyć na oścież, to wyznam, że po otrzymaniu łaski kapłaństwa
jednej tylko rzeczy pożądałem na ziemi – katedry świętej teologii, po niej zaś już tylko szczęśliwej śmierci w celi zakonnej. Czyli przypomina papieża Benedykta XVI, który był uczonym teologiem i również pod koniec swego życia udał się w miejsce ustronne, by tam się modlić, by resztę życia spędzić na modlitwie za Kościół i pewnie też na kontakcie z książkami, z teologią. Poszedł właśnie, chciał iść w tym kierunku. Święty Józef Wilczewski należał do tych świętych, którzy zaufali Matce Bożej. Kiedyś starałem się, tak jeszcze jako wikary przygotowałem kazanie Maryja Wychowawczynią Świętych. Wziąłem żywoty świętych księdza Zaleskiego i starałem się znaleźć przynajmniej jednego świętego, który jakoś nie był czcicielem Matki Bożej. I nie udało mi się. Każdy święty prędzej czy później gdzieś w swoim życiorysie ma wzmiankę o tym, że był wielkim czcicielem Matki Bożej, czyli Maryja jest wychowawczynią świętych. Spod jej płaszcza, z tej jej szkoły wyszli najwięksi święci, także święci naszych czasów, Jan Paweł II czy kardynał Stefan Wyszyński błogosławiony, którzy ogłosili się niewolnikami Matki Bożej. Nikt dla Kościoła w Polsce, jeśli chodzi o kult Matki Bożej, nie zrobił tyle w tych naszych czasach, ile uczynił święty Józef Wilczewski. 1909 rok. Następuje na Jasnej Górze kradzież koron Matki Bożej Częstochowskiej. Dziś już wiadomo, że to byli agenci carscy, którzy chcieli z rozkazu cara ukraść korony, by car mógł Matkę Bożą koronować swoimi koronami i w ten sposób uwiarygodnić się w oczach Polaków. Była to intryga cara, podstęp. I teraz, gdyby zabrakło czujnego pasterza, to prawdopodobnie część Polaków by już jakoś się przekonała do cara, bo wiadomo, kim jest Matka Boża Częstochowska dla Polaków. Car Mikołaj II chce koronować Matkę Bożą. Ale arcybiskup Wilczewski ma refleks godny koszykarza, po prostu natychmiast działa, uruchamia wszystkie kontakty dyplomatyczne, dociera do papieża Piusa X i prosi papieża o korony papieskie dla obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Rzeczywiście Ojciec Święty szybko przygotowuje korony i car jest wściekły, ponieważ jego plan spalił na panewce. Arcybiskup Wilczewski był pierwszy. Wiemy też z takich już zakulisowych, z Jasnej Góry wiadomości, że te korony papieskie, które papież chciał ofiarować, były bardzo skromne. No, zbyt skromne jak na obraz królowej Polski. I arcybiskup Wilczewski ze swoich środków postarał się, żeby te korony były bogatsze. Czyli jeszcze dofinansował te korony. Oczywiście nie mówiąc o tym i papież Pius X ofiarowuje korony Matce Bożej Częstochowskiej. Moi kochani, wiemy, że w Brytanii Loretańskiej mamy wezwanie Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. I to wezwanie, jak wiemy, również zawdzięczamy świętemu Józefowi Wilczewskiemu, który w Stolicy Apostolskiej się wystarał o to, by wtedy to wezwanie brzmiało: Królowo Korony Polskiej znalazło się w Brytanii Loretańskiej. Jeszcze jedna rzecz. Wiadomo, że 3 maja, w rocznicę ustanowienia Konstytucji, pierwszej naszej polskiej Konstytucji, mamy święto, uroczystość Maryi Królowej Polski i również tę uroczystość zawdzięczamy świętemu Józefowi Wilczewskiemu, który wyjednał ją u Piusa X, najpierw dla archidiecezji lwowskiej i przemyskiej, a potem przeniosła się na całą Polskę. Czyli widzimy, ile zrobił dlatego, by Matka Boża była rzeczywiście czczona i kochana, był jej wielkim czcicielem. I to też nie jest bez znaczenia. Święty Józef Wilczewski na pierwszym miejscu stawiał to, co jest najważniejsze w życiu kapłana, czyli Eucharystię. I bardzo pięknie połączył właśnie postać Matki Bożej z Eucharystią. To świadczy o tym, jak głęboko wnikał w te tajemnice Eucharystii.
Mówi, że wiadomo, że konsekracja świętych postaci wymaga wina i chleba. I to jest ta substancja Eucharystii. To jest materia Eucharystii. I ja bym na to nie wpadł. Właśnie u niego to znalazłem w jednym z listów pasterskich. On powiedział, że Matka Najświętsza jest pierwszą substancją Eucharystii, bo w jej łonie kształtuje się Syn Boży. Maryja daje swoje ciało, swoje komórki. W niej kształtuje się Syn Boży pod jej sercem, a więc Maria jest pierwszą materią Eucharystii. Kapitalne ujęcie. Ona dostarczyła Jezusowi swojego ciała i swojej krwi. Z jej serca, pisze święty Józef Wilczewski, ukształtowało się przenajświętsze serce Jezusowe. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort wzywa nas, żebyśmy Eucharystię przyjmowali razem z Maryją. W traktacie o doskonałym nabożeństwie znajdujemy taką sugestię, żeby czasami, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, w tym momencie też zaprosić Matkę Bożą, tak duchowo. Jakby cieszyć się tym spotkaniem swojej duszy, że spotyka się Maryja z Jezusem. To jeszcze bardziej można przeżyć, kiedy sobie uświadomimy właśnie, że Matka Boża jako pierwsza dała swoją krew, swoje ciało, z których ukształtowało się ciało Pana Jezusa. Święty arcybiskup był wielkim czcicielem Eucharystii, nie tylko jeśli chodzi o sprawowanie mszy świętej, ale adorację Najświętszego Sakramentu. W niektórych diecezjach naszej również, bielsko-żywieckiej, archidiecezji krakowskiej, w pierwszą niedzielę każdego miesiąca przeżywamy adorację Najświętszego Sakramentu. Dla niektórych wiernych to jest jedyny kontakt z Panem Jezusem wystawionym w monstrancji, ponieważ wiadomo, nie uczęszczają na przykład na nabożeństwa majowe czy różańcowe. I również te adoracje wprowadził święty Józef Wilczewski jako pierwszy. On był pomysłodawcą, żeby w pierwsze niedziele miesiąca udostępnić ludziom możliwość adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W sposób niesamowicie obrazowy, że on miał niesamowitą taką zdolność właśnie posługiwania się takimi obrazami zapadającymi w serce, wytłumaczył, na czym polega cud Eucharystii. Mówi tak, wyobraźmy sobie matkę, która ma liczne potomstwo, ma kilkoro dzieci. Ta matka już jest starsza, dzieci rozchodzą się po całym świecie. I nagle matka dowiaduje się, że wszyscy synowie chorują. I serce matki bardzo cierpi, bo chciałaby odwiedzić wszystkich, ale nie da rady. Matka nie jest w stanie udać się do wszystkich dzieci. I mówi święty Józef Wilczewski, nasz Pan znalazł sposób, by dotrzeć do wszystkich swoich dzieci. Właśnie pod postacią chleba w Eucharystii w jednej chwili może przyjść do wszystkich swoich dzieci na całym świecie. To mógł wymyśleć tylko Bóg. To jest jakieś szaleństwo Pana Boga, który chce być w jednej chwili ze wszystkimi. I właśnie święty Józef Wilczewski, skoro wpadł na taki obraz, to znaczy, że nie tylko był, że tak powiem, praktykiem, ale w sposób bardzo pogłębiony, głęboki przeżywał Eucharystię. Zaskakują nas listy pasterskie świętego Józefa Wilczewskiego. No dzisiaj, przynajmniej tak jest w Polsce, tych listów jest bardzo dużo. Już episkopat ogranicza troszkę pisanie listów, niektóre są tylko do takiego duszpasterskiego wykorzystania. I wiemy z właśnie przekazów wiernych, że kiedy ksiądz na ambonie wyciąga kartki A4, no to wszyscy już głowy zawieszają, bo będą tak trudne słowa, że nie jest się w stanie ich w ogóle zasymilować, przyjąć. Jest znowu list pasterski, czyli 5 minut takiego zawieszenia, wyłączamy się. No, ciężko się nieraz listów słucha. Ale właśnie listy świętego Józefa Wilczewskiego są wyjątkiem. One są niesamowicie długie, zwłaszcza te listy o kształtowaniu charakteru, o wychowaniu. One były przeznaczone na kilka mszy świętych. To są całe prace, ale są pisane bardzo obrazowym językiem. I tak na przykład z takim podejściem duszpasterskim
że na przykład trzy kropki są w nawiasie i jeżeli tego problemu nie ma w parafii, to ten pasus można opuścić. Albo jeśli w tej parafii występuje problem, na przykład alkoholu, to proboszcz może ten wątek rozwinąć. A list o wychowaniu kończy się w przepiękny sposób. Wiadomo, że był bardzo długi, a na mszy świętej były też pewnie dzieci. I na końcu tego listu święty Józef Wilczewski pisze: a teraz parę słów do was, kochane dzieci. Na pewno nudziłyście się, słuchając tych trudnych słów, ale pisałem je z myślą o was, bo mi na was bardzo zależy. Pisałem do waszych rodziców, nauczycieli, żeby was potrafili dobrze wychować. Moi kochani, był taki mały Jasiu, była sroga zima, Jasiu mieszkał daleko od kościoła i ksiądz proboszcz mówi: Jasiu, nie jesteś zwolniony z uczestnictwa w katechezie, ponieważ jest bardzo zimno, są mrozy, zwalniam cię, nie musisz przychodzić, mieszkasz bardzo daleko od kościoła. A Jasiu mówi: księże proboszczu, nawet gdyby mnie uszy szczypały, nos był cały czerwony od mrozu, będę chodził na lekcje religii mimo wszystko, bo bardzo kocham Pana Jezusa. Czyli znalazł na końcu listu też czas dla dzieci i popatrzmy, z jaką troską te listy pisał. Nie tylko, żeby napisać, żeby coś powiedzieć, ale pisząc te listy miał przed oczami tych, do których je kieruje. A tajemnica tego sukcesu właśnie też polega na tym, że wszystkie listy pasterskie pisał przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Miał biurko, miał stół w kaplicy i tam pisał te listy pasterskie. W listach pasterskich myślał, i to jest też ciekawe, o dzieciach i młodzieży. On był wspaniałym wychowawcą i też się bardzo z tego cieszę, że jest tu dzisiaj młodzież, będzie uczestniczyła we mszy świętej. Moi kochani, mówi się, że młodzież, dzieci są przyszłością Kościoła i to nie jest tylko slogan. Wiadomo, że od naszego pokolenia zależy to, czy kościoły będą dalej potrzebne. Czy nie dojdzie do tego dnia, że kiedyś będzie niedziela, nie będzie bicia dzwonów, nie będzie organów, nie będzie mszy świętej, bo nie będzie miał kto przychodzić. I święty arcybiskup Józef Wilczewski wiedział o tym i podaje w jednym ze swoich listów takie piękne opowiadanie ze starożytnej Grecji, które warto sobie zapamiętać i warto też o tym mówić rodzicom. Mówi, że spotkali się mędrcy starożytni. Wiadomo, że tak jak każda cywilizacja, tak starożytny Rzym i starożytna Grecja, arcybiskup był znawcą kultury antycznej i dobrze o tym wiedział, te społeczeństwa upadły nie na skutek jakichś militarnych klęsk czy jakiejś biedy gospodarczej, bo one kwitnęły. Starożytny Rzym, Ateny były w rozkwicie. Przyczyną upadku tych społeczeństw był upadek moralny, czyli brak etosu, brak wartości. I tak upadła Sparta, tak upadł Rzym. Wszystkie mocarstwa upadają, kiedy brakuje wartości, kiedy brakuje etosu, jakiegoś kręgosłupa, który spaja całe społeczeństwo. I mówi, że spotkali się starożytni mędrcy, żeby obradować, jak jeszcze uratować Ateny, które już były w rozsypce, totalny rozkład moralny. Wszyscy zabrali głos, z wyjątkiem jednego. Ten jeden ciągle milczał i kiedy tak wszyscy już się wypowiedzieli, oczy ich się zwróciły ku temu starcowi i on nic nie powiedział, tylko wziął nadgniły, zepsuty owoc, który miał przy sobie i rzucił tym owocem z całej siły o posadzkę. Na tej kamiennej posadzce ten owoc się rozpysnął na kawałki, ale oczom wszystkich ukazały się zdrowe pestki. Owoc był już zgniły, ale pestki były jeszcze żywe. Mogły wydać nową roślinę, która wyda nowe owoce. I w ten sposób powiedział bez słów, że dzieci są jeszcze nadzieją. Że jeśli dotrzemy do serc dzieci, pozyskamy serca młodych ludzi, to jest nadzieja. I trzeba zrobić wszystko, żeby ewangelizować młodzież, żeby, myślę, że w naszych czasach to jest szczególnie ważne, żeby wykorzystać na przykład sakramenty święte. Pierwsza komunia święta. Dotrzeć do rodziców. Przez rodziców do dzieci. Spotkania pierwszokomunijne, przynajmniej tak bym to widział, powinny przede wszystkim objąć rodziców.
tych rodziców zapraszać. To jest jeszcze jedyna szansa, żeby do nich dotrzeć. Oni mają pierwsze kryzysy małżeńskie, katechezy, konferencje o rodzinie, o życiu małżeńskim, a przez rodziców do dzieci. I w przypadku bierzmowania właśnie nadać ewangelizacyjny charakter temu przygotowaniu do bierzmowania, żeby ten sakrament, gdzie jeszcze młodzież chce go przyjąć, właśnie spożytkować, by tą młodzież pozyskiwać. Jeżeli tego nie zrobimy, jeśli to prześpimy, to od tego bardzo wiele zależy. Święty Józef Wiczewski mówi, że za każdą duszę, którą kapłan zaniedba, będzie musiał odpowiedzieć przed Panem Bogiem. I mówi, liczą się szczegóły, drobiazgi nieraz, żeby pracę duszpasterską wykonywać rzeczywiście z poświęceniem. I pokazuje taki przykład kowala, wykonuje sztaby metalowe. Pewnego razu sztaba metalowa miała rysę, wewnętrzne pęknięcie. I kowal mówi, nie widać tej rysy, więc będzie w porządku, odłożył, ale anioł stróż, który nad nim czuwał, natknął go i mówi, nie, musisz to poprawić. I ten kowal rzeczywiście bierze, trwało to niewiele czasu, poprawił tą sztabkę, jeszcze raz ją odlał, żeby nie było tego wewnętrznego pęknięcia. I potem dalsze losy tej sztaby były takie, że ona stała się częścią konstrukcji mostu. I nagle była jakaś wojna, po tym moście przeszła cała jakaś kompania wojskowa, wprawiła ten most w drżenie i na tej jednej sztabce oparł się cały most i się nie zawalił. Kowal o tym nie wiedział, że takie będą losy tej sztaby, gdyby zostawił to pęknięcie, most by się zawalił i wszyscy by zginęli. I mówi, podobnie jest w duszpasterstwie, jeśli zaniedbamy na przykład katechezę, zaniedbamy kazanie, nie przygotujemy się, to za ileś lat może się okazać, że w życiu duchowym tych ludzi nastąpi jakieś pęknięcie, a ja będę za to odpowiadał. I teraz arcybiskup Biczewski mówi, że są dwa takie filary, na których opiera się duszpasterstwo. Praca apostolska i modlitwa. I jedno i drugie jest ważne. Ale według niego modlitwa jest ważniejsza. I podał, to samo powiedział kiedyś kardynał Chlont, że mamy pokusę nieraz, mamy mało czasu i mamy pokusę, żeby działać kosztem modlitwy. I mówi, nie. Jeśli mamy do wyboru modlitwę i działanie, to módlmy się kosztem działania. Ograniczmy czas na działanie i poświęćmy go na modlitwę, na to, żeby, bo to jest siła, to jest otwieranie się na Bożą łaskę. Arcybiskup Biczewski tu jeszcze to piękniej powiedział. Nie wiem, czy to kateto można mówić. I mówi tak, jeśli rano nie masz czasu na rozmyślanie duchowe i na modlitwę, i chcesz iść na religię, na katechezę, to weź sobie zwolnienie lekarskie i powiedz, że jesteś chory, nie idź na tą religię, jak się nie pomodliłeś. No, wzywa do tego, żeby brać L4, natomiast no coś bardzo, bardzo trafnie, tak sugestywnie to mówi, jeśli się nie zdążyłeś pomodlić, jeśli rano nie było rozmowy z Bogiem, jeśli nie było rozmyślania, to lepiej sobie wejść wolne i nie iść dzisiaj do szkoły, bo z tego nic nie będzie. Czyli widzimy, jak on realnie traktował sferę nadprzyrodzoną. I moi kochani, nam tego brakuje, bo wiadomo, że musimy działać i siostrze zakonnej, i księdzu. Grozi to, że no, tam się modli, odmawia brewiarz, natomiast zapomina o tym, że jednak jest Bóg, że moje wysiłki nie są wszystkim, że mam się na kim oprzeć. I wydaje mi się właśnie, że tego nas uczą święci, że sferę tego sakrum, Pana Boga, cały świat aniołów, świętych, musimy traktować poważnie. My bardzo często o tym zapominamy. Kapitalnie to widać, kiedy Ezechiel wchodzi do miasta ze swoim sługą. Elizeusz, przepraszam. Ze swoim sługą wchodzi do miasta otoczonego przez Aramejczyków. I sługa się strasznie boi. To mamy chyba w II Księdze Królewskiej. Sługa jest spanikowany, boi się tych wojsk aramejskich. Tak jak, no wiadomo, rozumiemy, zwłaszcza w tym kontekście naszych dzisiejszych przeżyć, co mógł przeżywać.
I wtedy Elizeusz się za niego modli. Mówi: Panie, spraw, żeby zobaczył. I nagle otwierają mu się oczy i widzi, że są wojska anielskie, takie ogniste rydwany, i przestał się bać. Nie modli się, żeby się przestał bać, czy żeby jakaś te wojska odstąpiły, ale Panie, spraw, żeby on zobaczył. I temu słudze otwierają się oczy i widzi, że te wojska aramejskie to nie jest wszystko, bo wiele silniejsze są wojska anielskie, które im towarzyszą. I właśnie na tym polega wiara, skupienie się na Panu Bogu, że ja zobaczę, że nie jestem sam w tym, co przeżywam. Że jest Pan Bóg, że jest Jego moc, i właśnie tego nas uczy święty Józef Wilczewski. Moi kochani, spowiedź. Święty Józef Wilczewski bardzo wielką wagę przykładał do sakramentu pokuty. Żeby były dyżury w konfesjonale, żeby wierni mieli dostęp do tego sakramentu. Jakby czuł, że śmierć duchowa następuje w tym momencie, kiedy człowiek zamyka się na Boże miłosierdzie. Dlaczego mamy prawie że schizmę w Niemczech? Dlaczego tak zwany synod niemiecki nie ma nic wspólnego z tym rozeznawaniem, o którym mówił papież Franciszek? To nawet mówią ci odpowiedzialni za synod w Watykanie, że to, co nazywają synodem w Niemczech, to nie jest synodem. Wiadomo, że tam już 40 lat temu odstąpiono od sakramentu pokuty. Tam konfesjonały są miejscami do przechowywania szczotek, mioteł, szmat. Sam to widziałem, będąc na zastępstwach wakacyjnych w Niemczech, że no, ludzie szukali spowiednika, nie mogli znaleźć. Ja sam się chciałem wyspowiadać, będąc minister, tam wtedy byłem półtorej miesiąca, chciałem skorzystać z sakramentu pokuty. Chodziłem po całym mieście, a to był 2001 rok, w katedrze w Minster, spowiedź od 16 do 17 w pierwszy piątek miesiąca. Jeden konfesjonał. Doszedłem do kościoła, gdzie był jakiś spowiednik starszy, ale to musiałem długo, długo szukać. Nie ma spowiedzi. Więc od tego się wszystko zaczyna, że ludziom jakby się nie widzi potrzeby otwierania się na Boże miłosierdzie. Że człowiek jest samowystarczalny, że nie grzeszy. Fałszywe rozumienie świętości, to jest taka nieskazitelność, wszyscy jesteśmy świętymi, nie grzeszymy. No to po prostu życie w kłamstwie, zakłamaniu. Arcybiskup Wilczewski apelował do księży, żeby dyżurowali w konfesjonałach. Tak jak wędkarz z wędką czeka nad stawem cierpliwie, żeby jakaś rybka się złapała na haczyk, tak spowiednik powinien czekać na penitenta. I w jednym z listów pasterskich pisze bardzo ciekawie, mówi tak, wchodzą tak zwane ubezpieczenia. Ludzie wtedy tego nie znali, że są firmy ubezpieczeniowe. Niektórym rolnikom szkoda było płacić na przykład ubezpieczenie stodoły czy jakichś spichlerzy, bo są zmarnowane pieniądze. I tu święty arcybiskup jakby przeszedł taką oświatę rolniczą, wiejską i mówi: nie bójcie się ubezpieczać swoich domów. Warto, bo kiedy przyjdzie grad albo ogień i stracisz wszystko, to firma ubezpieczeniowa wypłaci ci tą stratę i pokryje to, co straciłeś. Ale mówi tak, ubezpieczyłeś swój dom od ognia i stodołę, dobrze zrobiłeś. Ale zadaję drugie pytanie, ale czy ubezpieczyłeś również swoją duszę od ognia?